Nie wierzę. Kolejny dzień w tym obozie pracy. Miałem przyjść dorobić sobie na wakacje, a mija już 15 lat. Ale tu cuchnie. Patologia wymieszana z resztkami umierającej ludzkiej godności. W amerykańskich horrorach korytarze wyglądają przyjaźniej. Półmrok, smród i jeszcze te wentylatory. Za 15 minut otwieram. Co znowu? Kolejny alert RCB? Nie, no nie wierzę. Nie, no wiedziałem, że coś się stanie. Nie sztuką jest pić, tylko trzeba wstać rano. A teraz sam będę tu gnił 16 godzin. Środek lata, upał, ludzie cieszą się życiem, a ja tu będę się kisił jak w kamieniołomie. Zmywakowa znowu odpiła wrotki i nie pomyła na koniec wczorajszej zmiany. Gdybym ja tak zrobił na kuchni, od razu byłby dym. Nie no, super, ktoś się zeszczał do szklanki. To już wiem, skąd ten smród na korytarzu. Powinni produkować choinki zapachowe o smaku gastro. Leżakowane śmieci ze zmywaka i woda z mopa po żygach. Dośka, trzeba to pomyć, k***a, bo to jest sywia ch***a. Gdyby ta stara wiedźma tak często opróżniała zmywarkę, jak opróżnia flachę, to by było najczystsze miejsce na świecie. Siema. Siema. Frajer. Szta. A jak tam weekend? Stary, nie uwierzysz, taka była ta baka, ja 16 godzin na nogach byłam, nie wiedziałam w co ręce wdłożyć, jeszcze mi się dziecko zesrało na stole, czaisz to? No co ty, serio? A zarobiłaś jakieś tipy chociaż, czy nie? Stary, szkoda gadać, rachunek na 1,5 koła miałam, a tip, uwaga, 2 złote. Ja już nie wytrzymam, po prostu zwalniam się. A co u ciebie? Ty, no ja już wysiadam, jest początek sezonu, a ja już mam serdecznie tego dość. Wczoraj mieliśmy after, Saszka z Wołodnią tak się nażarli kryształu, że nie mogli ani po polsku, ani po ukraińsku słowa powiedzieć. Co to jest na tym zmywaku? Zośka znowu jest na jest syf taki niepomyte, zaraz otwieramy, a tam się nie da przejść. Idź ogarniaj salę, a ja się idę przebrać. Dobra, zamknij mordę. Mega mnie wk***a ta dupa. Łazi, nic nie robi i jeszcze narzeka. Nie dziwię się, że nie dostaje tipów. Sam bym jej nie dał. Chociaż w sumie nic mi nie zrobiła. No właśnie, nic. Nawet gały. P***a jaskinia zła. Śmierdzi tu potem, łzami i resztkami p***a. P***a szafki. Co za gówno, k***a. Mógł kupić tańszych do ch***a. Nie wierzę, typ oszczędza na wszystkim. Jak można było kupić szafki bez uchwytów, k***a? Nie do wiary, człowiek ledwo przyszedł do roboty, a już wkur***a na maksa. Po co mi to było? Jakbym 15 lat pracował jako spawacz, byłbym ustawiony na maksa. A tak co? Sam w robocie, zero wdzięczności, wszyscy mają pretensje i nikt nie docenia mojej roboty. Nawet nie mogę dostać lemoniady z baru. Niech się odławi tą lemoniadą, Janusz złamany. 16 godzin w robocie, nie mam umowy, pracuję w weekendy i święta, a nawet lemoniadę sobie nie mogę zabrać z baru. Niech sam sobie w takim upale stanie przy grillu. Sknerus pierdolony. Kiedyś to było. Flow, ekipa, melanże. Nie to co teraz. Przychodziło się do roboty dla ludzi, a nie zapierdalać. Nie do wiary, co za dzień. Z nerwów bym zapomniał o szlugu. Nie jarałem już 4 minuty. Muszę się uspokoić, bo mnie zaraz rozerwie. Kolejna zmiana w tym gastrokołchozie. Już nie mam siły. Dawno powinienem z tym skończyć. Jeszcze ten pajac skończony. Nie mogę na niego patrzeć. Typ nagrywa filmiki z gastro i jeszcze zgarnia za to hajs. A ja to przeżywam każdego dnia i co? Za darmo. Wystarczyłoby, żebym puścił transmisję na żywo z kuchni i to by było 100 razy śmieszniejsze niż to na TikToku. Skończony kretyn mógłby się wziąć w końcu do roboty, a nie udaje debila na internecie. Nie wierzę, że ktoś normalny przy zdrowych zmysłach ogląda to gówno. K***a, super. Zaraz zaczynam. Sam powinienem zacząć nagrywać takie filmy. Te TikToki przy tym to nic. Muszę zmienić tą robotę na cokolwiek. Co ty tu k***a robisz? Nie no chłopie k***a, ty sobie chyba ze mnie żartujesz. Co ty tutaj robisz? Szlugi jarasz? Siedzisz sobie, robota na kuchni czeka. Sosy do zrobienia, jesteś sam dzisiaj na zmianie. Nie zestraj się, o co ci chodzi? Sama jarasz szlugi, a do mnie się przy***asz? Sam jestem, potrzebuję sobie przerwę zrobić, czyż nie będę zapier***ał od razu do roboty. Co ty sobie myślisz, co? Że jestem jakimś robotem? Zajaram szluga, wstanę i przyjdę. Stary, przecież ty i tak jesteś na wylocie. Bierz się do roboty, bo szukamy już kogoś innego na twoje miejsce.
skończona wiedźma. Nie ma co robić, tylko chodzi i wkurwia ludzi. Pół roku temu była jeszcze kelnerką, ale awansowała na menadżera, bo nie miał kto. Za tą samą stawkę, ale 1000 obowiązków więcej. Teraz musi się wykazać. A niech mnie zwolnią, mam dość tego miejsca. Dawno powinienem stąd odejść. Stopnie na kuchni, a ja nawet nie odpaliłem garów jeszcze. Przygotówka nie zrobiona, gary nie pomyte, dostawy też nie widzę. Zajebiście. Ale gorąco, jasny gwint. Muszę zmienić swoje życie, bo inaczej w piekle na pewno nie wytrzymam. Siema Dima, co tam? Nie panie Majs, kolejny życzliwy. Zdrowa rodzinna atmosfera pełną gębą. Jeszcze przyjdzie Karakan, jak będzie chciał się napić Jagera. Wtedy będę jego ulubionym bratuszką z osiedla. A jak mi wkurwi jeszcze raz, to od razu dzwonię na imigrację. Albo nie, bo będę pracował sam. Zrobisz mi śniadanie? Proszę, nic dzisiaj nie jadłam. No kurwa, co ty sobie? Ledwo do roboty przyszedłem, a ty już głodna, tak? Z pyskiem, kurwa, łaskawie witasz się ze mną w korytarzu, a teraz chcesz zjeść. I co mam zrobić? Mam wszystkim p***ąć, bo ty se nie zdążyłaś zjeść śniadania w domu? Trzeba było se wstać wcześniej, kurwa. Budzik nastawiamy, budzimy się, wstajemy, smarujemy kanapeczkę, dopiero idziemy do pracy. A nie, że ty przychodzisz, z buta się wpierdasz w kuchnię i teraz trzeba wszystkim pierdolnąć, bo Paulinka łaskawie jest głodna. Do żabki, na paróweczkę, na stacji se zjeść, z kawusią, a nie zawracać gitarę, kurwa. A, no kurczę, wiesz, no ciężko jest tak naraz rzucić pracę, żeby ci zrobić śniadanie, ja tu mam obowiązki. Muszę wszystko poukładać, przygotować, 16 godzin w pracy, jestem sam, muszę sobie ogarnąć przygotówkę, nie mogę tego tak teraz rzucić. No kurde, powiem ci, może jakieś malutkie okienko pogodowe się znajdzie, jak się ogarnę wszystko, tip-top zrobię ci. Jakieś malutkie siadanko, ale nie wiem kiedy, nie wiem za ile, ale nie mówię nie. I tak trzeba było od razu, a nie ta cała scena, szopka, trzeba było przyjść, powiedzieć tatusiowi, że siadanko trzeba zrobić, bo Paulinka głodna, nie ma problemu, na co ma ochotę, skarbeńku, szakszuka, kruasanty, naleśniki, pankejki, jajka na miękko, jajka na twardo, jajka nieogolone, na co masz ochotę, wszystko będzie, dziękuję. Jezrek? Ja cię mam teraz lubić, czy cię nie lubić? Nie. Jeszcze raz. Kurwa. Siema Dima, co tam? Nie panie Maję, sperdaj. Nie uśmiechać? No. Siema Dima, co tam? Nie panie Maję, sperdaj. Zajebiste było. Leci? Ej, a zrobiłbyś mi śniadanie? Na nią. Jak ja tu przechodzę, to ona mnie widzi i wtedy skakuje, rozumiesz? Ja sobie wtedy patrzę na nią. Co tutaj robisz, nie? Czy to już było? Nie, to już było. Co robisz?